Ogólnie jak popatrzymy na rachunek wyników już skonsolidowany dla sektora w drugim kwartale, to widać, że większych zaskoczeń w drugim kwartale nie było. Co prawda było kilka pozytywnych niespodzianek, natomiast one były na tyle nieistotne czy na tyle małe, że nie zmieniają całego obrazu. Obraz sektora jest taki, że od kilku kwartałów boryka się on i z niższą przychodowością aktywów, co jest pochodną niższych stóp procentowych, i z dużo niżej marżowymi niektórymi liniami biznesowymi, jak na przykład karty. No i z większym obciążeniem, bo koszty, które płaci się do BFG, też w tym roku wzrosły. Widać, że otoczenie jest trudne, natomiast w tym otoczeniu banki sobie radzą. To, co zaskoczyło w tym drugim kwartale, to były najczęściej niższe rezerwy. To jest pochodna dwóch czynników. Z jednej strony mamy niższy poziom stóp procentowych i przez to łatwiej się spłaca długi po prostu. Natomiast innym też istotnym czynnikiem jest sprzedaż portfeli NPL-ów. W tym drugim kwartale się częściej zdarzały, co też wpłynęło na obniżenie tutaj i poprawę wyniku na tej linii. Drugim elementem to jest wynik z prowizji. Tutaj z kolei też dwa czynniki. Pierwszy, rosnący biznes, rosnąca baza aktywów. Drugi kwartał sezonowy jest z reguły troszeczkę lepszy od pierwszego, natomiast na to nałożyły się jeszcze zmiany w cennikach. Banki podnosiły z reguły opłaty na wybranych produktach i to też jakby pomogło tutaj w tym drugim kwartale. Wynik z prowizji powinien się ustabilizować. Jakby to jest coś, co powinno powtarzać się w kolejnych kwartałach. Najważniejszym czynnikiem w tym trzecim kwartale powinien być wynik odsetkowy, bo od już ponad kwartału mamy stabilne stopy i to powinno pomagać w marży. Jeżeli chodzi o rezerwy, no to tutaj zawsze jestem ostrożny, natomiast biorąc pod uwagę, że te tendencje pewnie nie zatrzymają się, jeśli chodzi o sprzedaż portfela w drugim kwartale, to tutaj też możemy liczyć się z jakimś zaskoczeniem. Reasumując, generalnie trzeci kwartał ma szansę, patrząc na biznes banku, być lepszy. Od kwartału właściwie ważniejsze niż same wyniki stały się czynniki regulacyjne czy czynniki związane z podatkiem bankowym. Wpływ tych elementów jest na tyle duży, że on może po prostu skutkować tym, że nawet jeżeli zobaczymy w sektorze poprawę zysków, to ona zostanie skonsumowana albo przez ten podatek, albo przez koszty restrukturyzacji portfela frankowego. Innym elementem, który się też rysuje, to jest ten czynnik stóp procentowych, bo jak dotąd podwyżki były spodziewane gdzieś w przyszłym roku. Natomiast po ostatnich danych makro widać, że to może się przesunąć w czasie. Także to jest też element, który może działać. Natomiast myślę, że cały czas teraz na pierwszym planie będą właśnie te czynniki polityczne.